Uwaga, minus 19. To nie jest tak, że się coś zepsuło. Faktycznie taka temperatura tam może być. Mariusz Kłopecki to potwierdzi. Dzień dobry. Podglądał. Dzień dobry państwu. Tak, dobry rzeczywiście. Minus 19 stopni w Katowicach. Najzimniejsze teraz miasto w kraju. Zresztą w całej Polsce trzyma tęgi i mróz, z wyjątkiem Wybrzeża. Tam teraz na termometrach minus 4, minus 5 stopni. Tak jest teraz nad Zatoką Gdańską. Nad resztą Polski no, minus 19 w Katowicach. Wspomnę raz jeszcze, minus 16 w Łodzi, minus 14 w Lubinie, bardzo też mroźno w Wielkopolsce i na Suwalszczyźnie. Opady śniegu od Wybrzeża przez całą Polskę wschodnią, po krańce południowej, południowo-wschodniej. Dzisiaj na południu kraju i na Wybrzeżu może padać nieco mocniej. Z biegiem dnia temperatura nam podskoczy. Najmocniej, najdobitniej zrobi to na Wybrzeżu. Tam minus 2, minus 3 stopnie. Wielkopolska minus 4. Im dalej na wschód, na północny wschód, tym temperatura niższa. Minus 8, minus 9 stopni odpowiednio w Łodzi, Warszawie. Najchłodniej przy wschodniej granicy minus 10 stopni. I tutaj jeszcze będzie padać śnieg. Podobnie też w górach, w Bieszczadach, w Tatrach, na Podhalu, na Przedgórzu Sudeckim, w Sudetach. Także dzisiaj może przybyć lokalnie nawet 5-8 cm śniegu. I na Wybrzeżu, tam do 10, nawet 12 cm świeżego śniegu. Nad morzem się muszą państwo przygotować się na zimę z prawdziwego zdarzenia. Tym bardziej, że powieje silny, zimny, nieprzyjemny wiatr z północy, który skutecznie obniży temperaturę odczuwalną. Mocno powieje też na południu i na krańcach wschodnich przy opadach śniegu, więc zawieje i zamiecie śnieżne no, pewne. Ciśnienie wysokie, 1015 hektopaskali, jako że jesteśmy w zasięgu wyżu znad Norwegii. Jutro no, będą państwo przecierać oczy z wrażenia. Tak jak dzisiaj w Warszawie minus 9, jutro 0. No, wyraźny skok temperatury, tylko nawet na Suwalszczyźnie i na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu temperatura zacznie znacznie wyższa niż dziś, minus 3, minus 4 stopnie. Ale sporo chmur, sporo padów śniegu. I następne dni też z wysoką temperaturą na zachodzie Polski w poniedziałek nawet 2-3 stopnie powyżej zera. Ciepło, bardzo miło, bardzo ciepło, ale to przejściowe ocieplenie. To już cichosza, nic więcej nie mów. Tak, już nie wywołujmy jaka z lasu. Dziękuję państwu bardzo. Antoni Szmiel, to dalsza perspektywa. Wcześniej mówić będziemy o zaletach produktów pszczelarskich. Zapraszam.